Hola amigo, witam ze słonecznego Alicante. Porzuciłem urokliwą Norwegię po to, aby rozpocząć życie w Alicante, pięknym i urokliwym miejscu. To mój workation, gdzie za dnia pracuję, a popołudnie i weekendy spędzam po to, aby cieszyć się pięknymi widokami oraz rozpocząć swoje przygody. To idealne rozwiązanie dla programistów i wszystkich tych, którzy pracują zdalnie. Dlatego też nagrywam ten materiał, aby podzielić się, jak to wszystko wygląda, jak wygląda organizacja pracy, jak wygląda organizacja czasu wolnego, po to, aby każdy, kto chce, mógł rozpocząć swoją przygodę z workation. Zapraszam! A więc kochani, jak wygląda workation od strony kuchni? W Hiszpanii popularne jest to, że często są dwa balkony. Mamy właśnie jeden balkon, to jak widzicie, wyjście od strony kuchni. No ale też jest tam, zaraz dojdziemy, od strony salonu. Jak widzicie, standardowa kuchnia. Zacznę może od wad, bo one są bardzo ciekawe, że w Hiszpanii można znaleźć wiele ciekawych rozwiązań, nie? Szafki, które się nie da otworzyć. To wrzuciłem również na Instagrama, jak to wszystko tutaj wygląda, więc jeżeli jeszcze nie śledzisz mojego Instagrama, to teraz jest ten moment. Mamy tutaj oczywiście podstawowy sprzęt. Co ciekawe, wodę na herbatę gotuję sobie właśnie w takim rondelku z tego względu, że jest problem z korkami i wystarczy odpalić czajnik i po prostu korki wysadzają. Na początku myśleliśmy, że to jest kwestia czajnika, ale nie, to jest tak, że po prostu czasami odpalone mamy tylko i wyłącznie kompy i już korki strzelają. Jeżeli jesteśmy już przy produktach spożywczych, no to jak na pewno zwróciliście uwagę, mamy duży zapas wody. W Alicante jest tak, że ta woda, jak dla mnie, nie jest zdatna do picia. Nawet jeżeli chcemy zrobić kawę, herbatę, to po prostu czuć tą wodę, która jest niesmaczna. Nie wiem, czy to jest na terenie całej Hiszpanii taka sytuacja, czy to jest tylko i wyłącznie we Walencji, ale po prostu smak wody jest, no, przyprawia o mdłości. Więc nawet jeżeli chcemy spożyć ją do codziennego użytku, no to lepiej się zaopatrzyć w butelkowaną, a taką kranową zazwyczaj tylko i wyłącznie, aby pomyć, posprzątać i samemu się wykąpać. Przejdźmy do salonu. Tam jest pokój mojego amigo, z którym przyjechałem, Daniela, który też jest programistą. Nie będziemy do niego wchodzić, bo jeszcze nie skończył pracy, ale każdy z nas ma swój pokój. Za mieszkanie płacimy około 1350 euro, to jest kwota na 5 tygodni. Oczywiście pewnie dałoby radę znaleźć gdzieś tanie mieszkanie, no ale spędzanie kolejnych godzin na wyszukiwaniu i grindowaniu mieszkań to są oczywiście dodatkowe koszty. A w tym mamy całkiem wygodne mieszkanie, oczywiście poza korkami, które są w stanie wyskoczyć w każdym momencie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że oczywiście w czynszu mamy wliczone prąd, internet i wszystko, więc to jest nasz całkowity sumaryczny koszt na mieszkanie, które jest w całkiem niezłym standardzie. I oczywiście w świetnej lokalizacji, bo mamy niecałe 15 minut do centrum miasta, no i supermarket, który jednak się mocno przydaje, kiedy jest się właśnie na workation. Mamy około 15 minut do samego centrum. Galerie tuż pod samym apartamentem. Sklep wielkopowierzchniowy jest naprawdę nieoceniony przy dłuższym pobycie. Można sprawnie nie tylko uzupełnić lodówkę, ale wszystkie rzeczy, których można było pominąć w pakowaniu. Elektronikę, ładowarki, przejściówki, kosmetyki czy jakieś części garderoby. Co do cen, to ceny marketowe nie wydają się jakieś wybujałe. Może jakieś 10-30% wyższe niż w Polsce? Ale wiele rzeczy jest tutaj też bardzo tanich. Na przykład wino tylko i wyłącznie 1,5 euro. Deska serów 4 euro. Duże pizze po 3 euro. Dla mnie i tak wydaje się to wszystko mega tanie, bo jak w Norwegii za bochenek chleba płacę około 25 zł w przeliczeniu oczywiście, to tutaj za kilogramowy chleb płacę tylko 1,5 euro. Początkowo zbierałem rachunki, aby zrobić osobny materiał o kosztach życia, no ale sorry, mimo że Was bardzo lubię, to nie chce mi się przepisywać i analizować wszystkich paraganów. Mam ciekawsze rzeczy do robienia w Alicante, więc umówmy się, że napiszecie w komentarzach, jakie rzeczy chcecie, abym sprawdził i któregoś razu zabiorę Was do restauracji, do sklepu i po prostu pokażę Wam na półkach, jak te produkty wyglądają, no i w jakich są cenach, więc to da Wam najbardziej miarodajny wynik tego, jak się prezentują tutaj koszty życia. Jest tu bardzo ciepło. W dzień do tej pory temperatura wynosi 15-19 stopni.
no, na drugą połowę grudnia to robi duże wrażenia, tym bardziej, że temperatura odczuwalna jest tu znacznie wyższa. Dochodzi do tego jeszcze bardzo wysoka suchość powietrza, więc w dzień spokojnie można chodzić na krótko, nawet można się nieźle zgrzać przy takiej temperaturze w momencie, kiedy jesteśmy aktywni i się cały czas ruszamy, a chłodno się robi dopiero około godziny 18, kiedy słońce zachodzi i zaczyna się robić szaro na zewnątrz. Dlatego też pracę staramy się zakończyć do około 16, żeby też o tej samej godzinie wyjść. Alicante, mimo że jest naprawdę sporym miastem, można porównać je do takiego Gdańska dla Polski, bo jest tuż nad morzem, jest dużo miejsc takich właśnie mocno turystycznych, ukierunkowanych na piękne widoki i atrakcje nadmorskie, no to wszystko jest tutaj w zasięgu spaceru, więc nie ma dużej potrzeby korzystania z auta, komunikacji miejskiej, jest dużo fantastycznych miejsc, kilka zamków do obejrzenia, potężne fortyfikacje z widokiem na miasto. Niestety nie pozwolili nam latać dronem po tym zamku, dlatego też nie możemy zaoferować wam zapierających dech piersiach widoków, tym bardziej, że Castillo Santa Barbara ma wiele poziomów. Najwyższy poziom, tak zwany El Macho, jest największym punktem widokowym w Alicante i dostarcza on piękny, panoramiczny widok na całe miasto, które naprawdę robi wow, zwłaszcza kiedy jest tak widno, kiedy jest ciepło i widać, jak to wszystko się z góry prezentuje. Drona mogliśmy użyć dopiero po zejściu z zamku, porobić kilka ujęć. Niestety już się ściemniało, zanim zdążyliśmy obejrzeć cały zamek. Sam zamek jest w ogóle otwarty do godziny 18, więc to nie jest tak, że o każdej porze można tam wbić, zobaczyć. No, ale po prostu staraliśmy się zejść w miarę szybko, abyśmy jeszcze, póki coś widać, mogli narobić kilka ujęć drony z nieco niższego pułapu. Dlatego też to, co widzicie, no to tak wygląda mniej więcej godzina 18. Jest nieco chłodniej i jest nieco bardziej szaro, za to miasto żyje pełną parą. Dużo ludzi właśnie o tej godzinie wychodzi na zewnątrz, rozkłada się na pikniki po to, aby właśnie z kocem, wspaniałym trunkiem, jakimiś przekąskami przyglądać się zachodowi słońca. Wiele osób też zauważyliśmy, że medytuje na plaży, wsłuchując się w szum morza, ale jak na drugą połowę grudnia jest naprawdę ciepło, więc po prostu takie widoki zachodzącego słońca, gdzie można się wpatrywać, robią duże, duże wrażenie. W dzień można przejść wzdłuż plaży. Jest tutaj piękna promenada, urokliwa uliczka, z jednej strony palmy, po drugiej stronie plaże, czysta woda, która zachęca do wejścia. Dosyć sporo osób cały czas zażywa kąpieli, jednak dla mnie jest ciepło, ale jeszcze nie aż tak, aby się zanurzyć. Może się jeszcze z czasem przekonam. Te piękne ujęcia dronem, które tutaj widzicie właśnie z plaży, zawdzięczacie Danielowi, mojemu kompanionowi, mojemu amigo, z którym znamy się od kilku lat. Daniel jest również programistą i bardzo dobrym mentorem w mojej Akademii Spring, więc przejął stery, ponieważ kiedy on nagrywał, no to ja w tym czasie prowadziłem wymiany kulturowe z dwoma Malezjankami. Dlaczego? Otóż niestety w Hiszpanii bardzo, bardzo mało osób mówi po angielsku i jest ciężko z kimś po angielsku się porozumieć. Nie tylko w sklepach, na ulicy, ale też czasem jest to problem w restauracjach, gdzie kelnerzy no, ten angielski dosyć słabo ogarniają. Mieliśmy kilka ciekawych przygód na tle mało popularnego języka angielskiego tutaj, no ale to już opowieści na kolejne materiały wideo. W każdym razie, kiedy na plaży usłyszałem dwie osoby mówiące po angielsku, to wyniuchałem świetną okazję do porozmawiania, bo to jest dla mnie takie właśnie clue wymiany, żebyśmy nie tylko zwiedzali, ale też mieli możliwość podejścia, porozmawiania, podszlifowania języka, dowiedzenia się więcej o innych kulturach, spojrzenia na świat. Bardzo cenię sobie konwersacje, bo dowiaduję się rzeczy nie z poradników, przewodników czy encyklopedii, tylko mam informacje z pierwszej ręki. Dla mnie to jest najcenniejsze doświadczenie, jakie po prostu mogę mieć w momencie, kiedy jestem w innym kraju, porozmawiać sobie z innymi ludźmi, bo to znacznie poszerza horyzonty. Sam nie wiedziałem, że w Malezji angielski jest tak popularny, że tu młodzi ludzie wolą używać angielskiego zamiast malezyjskiego. No, nieco mnie zaskoczyło. Tym bardziej, że podczas tej wymiany kulturowej mieliśmy okazję pogadać nie tylko o językach, po życiu w Hiszpanii kilkudniowym,
serialach, potrawach, ciekawych miejscach i podejściu do życia i spędzaniu czasu wolnego. Muszę wam powiedzieć, że pierogi oraz gulasz to są tak popularne potrawy, że nawet Malezjanki, jak dowiedziały się, że z Polski jestem, to pierwsze słowa, które wypowiedziały i po prostu tak dalej potoczyła się cała dyskusja. Także łapka w górę dla Daniela, ponieważ kiedy ja robiłem konwersację, no to Daniel oczywiście nagrywał piękne widoki i byśmy nie mieli tylu pięknych ujęć, abyśmy mogli zobaczyć, jak Alicante prezentuje się ze strony plaży. Mógłbym jeszcze długo opowiadać o swoim pobycie w Alicante, zwłaszcza jak na przykład wygląda życie nocne, bo miasto jest fenomenalnie oświetlone właśnie wieczorem, na przykład między innymi Bożonarodzeniowa Szopka, najwyższa na całym świecie. Tak, robi wrażenie, niedawno ją udostępniłem na relacji na swoim Instagramie, więc kto mnie śledzi, ten na pewno też widział. Więc moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie pytania w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć nawet w formie wideo, po to, aby każdy, kto jest zainteresowany workation albo po prostu życiem w Hiszpanii, mógłby też zaczerpnąć z mojego doświadczenia, jednocześnie prowadzić to do dyskusji i wymiany zdań, jakie miejsca są najciekawsze. Okej, z mojej strony to wszystko. No i hasta luego! To w ogóle ciekawe, że po 3 dniach życia w Hiszpanii znam hiszpański lepiej niż norweski po 3 latach życia w Norwegii. Hasta luego, do zobaczenia, amigos!